Bitmat serdecznie w kole materiał z gwincika. Dzisiaj zajmiemy się oczywiście omówieniem ostatniej rady balansującej. Szczerze mówiąc, nie przyglądałem się jakoś bardziej uważnie, zwróciłem sobie tylko tak szybciutko na nie uwagę. Ja wracałem z pracy, co tam się mniej więcej zmieniło, więc coś tam mniej więcej wiem. No ale oczywiście, jeśli chodzi o omówienie tych zmian i tak dalej, no to zrobimy to tak, jak zrobiliśmy to ostatnim razem. Teraz tak, Rinsa dałbym tutaj do kart neutralnych. Wydaje mi się, że no Rinsa widziałem jedynie w deku z Albrichem, może z jakimś Riko i tak dalej. Ale Rins tutaj jest troszkę problematyczną kartą. Dlaczego? No bo wydaje mi się, że ta karta musi mieć pod siebie skrojony deczek. Więc w tym momencie zmiana jej siły o jeden wyżej nie wydaje mi się, żeby była jakaś fajna i wystarczająca właśnie w tym, żeby ten Rins jakoś bardziej pojawiał się w ciekawszych i większej ilości dekach na Nilfgaardzie. Zobaczymy, ale tak mówię, no nie wydaje mi się. Natomiast Kwatermistrza dałbym w kartach spoko. Jest to wzmocnienie pod fanatyków, pod wybrańców ognia, swarmów, aczkolwiek obecnie jakoś dużej ilości nie ma, tak? Mamy jedynie może tutaj Sharpie Druta, mamy może właśnie tych fanatyków, ale to no w połączeniu, albo inaczej w zestawieniu by tych dwóch swarmów ze sobą, Sharpie Drut i fanatycy, myślę, że właśnie ten pierwszy wygląda troszkę lepiej, więc uważam, że to jest akurat bardzo ciekawa zmiana. Anne Stranger, też dałbym ją spoko. Myślałem czasami, czy nie da się tutaj w sztosie, ale tak mówię, no to też zwiększenie tylko siły o jednej wyżej, więc no nie wiem. Nie wiem, czy to tutaj coś pomoże tej Annie. Więc no tu zostawię ją w tej kategorii. Jak dla mnie ciekawa zmiana, być może teraz trochę insurekcja odżyje. Tutaj właśnie jakiś Visegard, którego akurat tutaj nie ma w zmianach, ale może w kolejnym sezonie faktycznie na taką zmianę tutaj może i ja bym osobiście chciał zagłosować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie Annę umieszczam w tej kategorii. Natomiast braciaki pasiaki, ja wiem, że ich dawno nie było. Ja wiem, że dla wielu to ta karta znaleźli się pewnie tutaj, albo co najmniej tutaj. No bo wiecie, no tak mówię, pasiaków dawno nie było. Jest teraz też opcja nagranie znowu Drauga i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek no jednak pasiak na 5 punktach werbunku, uwierzcie mi, jak nie będzie tutaj jakiejś kontroli i tak dalej na fall testa albo na niebieskie pasy zwiad i tak dalej, bo na zjadowców rębaczy, którzy będą tych pasiaków nam kopiowały, no to naprawdę wer 2, wer 3 z podwójną pawetą z uzdrowienia my będziemy w stanie robić tak chore i absurdalne punkty, że szkoda gadać. Dlatego nie jestem zwolennikiem takiej zmiany. I no kurde, na jeden sezon mógłbym dać to w spoko, ale nie wydaje mi się, że to potem wróci na 4, więc ja dam to tutaj. Dam to tutaj, może trochę kontrowersyjnie dla niektórych osób, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to może być zbyt OP. Obym się mylił i jak będzie to naprawdę fajne, no to spoko, no nie? Wtedy uznam, że to jednak była spoko zmiana, jednak chwilę obecną zostawiłbym to tutaj. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy się tutaj ze mną zgadzacie, czy jednak przesadziłem z tą decyzją, gdzie tu umieszczam tą kartę. Jestem jakby ciekawy oczywiście waszego zdania. Natomiast dalej, pięściarz. Pięściarz... no nie. Dałbym go tutaj. Dlaczego? Bo pięściarz w tym momencie ma 5 punktów siły, 5 punktów werbunku. Pewnie jest to odpowiedź właśnie tutaj za to, że pięściarz dostał wcześniej tego nerfa, tak? Z prowizyjnego. Bo w tym momencie chyba ma 5 za 5, jak się nie mylę. Tak, 5 za 5 ma w tym momencie pięściarz. Więc chociaż o tyle dobrego, ale no to... kurczę, wiecie, no jak nawet on miałby 4 punkty siły, to i tak pięściarz jest o tyle fajny, że zagrywamy go w momencie, jak mamy powiedzmy parę tam sztuk monet w naszym mieszku. I pięściarze po prostu wydajemy sobie te monetki, tak? Zadając wrogiej nosce obrażenia. O tyle słabego jest ewentualnie pięściarzu, że to są obrażenia losowe, tak? Więc okej, no trochę tutaj tego pięściarza ratuje, ale dalej i tak jest bardzo fajnym spenderem. Podobnie tutaj tego kowala też dałbym w tej samej kategorii, bo on sam sobie jeszcze ma zysk w ogóle 2. Pięściarz ma chyba 1, a tutaj kowal ma chyba 2 i ma wzmacnianie sojuszniczej jednostki o 1 punkcik. Więc tutaj no podobna synergia, no to są jednak bardzo fajne spenderzy, bardzo fajni spenderzy. Aczkolwiek no okej, no pięściarz jest trochę bardziej nadużywany. Kowal trochę mniej, więc dobra, jednak dajmy kowala w neutralach. Dobra, niech będzie jednak tak. Faktycznie pięściarz i removale to powinno być ogólnie troszkę wyżej, jeśli chodzi o tier, niż o boostowanie, tak? Dlatego faktycznie niepotrzebnie może, żeby te karty były w jednej i tej samej hierarchii. Dlatego dajmy kowala na razie do neutrali. Dajmy to tak. Natomiast ta triada z symbiozą, zapomniałem jej nazwy, dałbym ją w sztosie. Dlaczego? Być może tutaj też ten jeden punkt więcej siły jej jakoś bardzo nie pomoże, widzowie.
Aczkolwiek no, to jest karta, która totalnie jest niegrywalna, nawet jeśli chodzi o lojalną symbiozę, no nie oszukujmy się, raczej tej karty tam nie zauważymy, tak? Dlatego no, być może ta karta troszkę odżyje, raczej mi się to nie wydaje, ale mimo wszystko zostawimy ją tutaj w tej kategorii. Dobra, mamy dalej podejrzanego sprzedawcę. Dla mnie jest to raczej też mech, no bo to jest karta jedna, która jest w stanie zrobić naprawdę fajne value, tak? Przykładowo jeszcze kontrolujemy wtedy w ogóle sobie, dajmy na to, kartę Salamandry w liczbie bodajże tam dwie. Wtedy tworzymy sobie mutageny, więc taki pięszczel zagrywa nam jakby trzy karty, tak? No bo on sam sobie jest kartą, zagrywa potem jeszcze na przykład dwa mutageny. I naprawdę to jest całkiem fajne i fajne punkty to wykręcić, dlatego nie uważam, że tutaj ta karta, która zasługiwała na wzmocnienie sobie siły. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej mamy Adepta, jego dałbym tutaj. Dlaczego? No bo już Adept raz dostał buff do 5 punktów siły, wiemy jak to wyglądało. Dlatego też przez pryzmat, że wiem jak wyglądało to, że wiemy jak właśnie wyglądało to w przypadku Adeptów Szkoły Gryfa. Dlatego właśnie nie uważam, że tutaj no to też jest dobre. Aczkolwiek jedyny minus z tych dwóch, znaczy jedyna różnica między tymi kartami jest taka, że tutaj musimy mieć cały deskrojony pod te niebieskie pasy, żeby tworzyć sobie tutaj właśnie ich jak najwięcej. A Adept Szkoły Gryfa jest o tyle lepszy od niebieskich pasów, że tutaj wiecie, gramy sobie przykładowo Keldara, gramy sobie ćwiczenia strzeleckie, dobrze pamiętam nazwę tej karty. I tak dalej, zawsze mamy tutaj tych małych wiedźminów, których możemy sobie tym naszym adeptem poprzemieniać. I dalej ta karta będzie w ogóle miała tarczę. I w tym momencie ona nie będzie podatna na turniej rycerski. Przykładowo, więc no ma duże szanse ta karta przykładowo nam ustać na stole, tak? Dlatego uważam, że no tutaj jednak akurat co do adepta trzymałbym się, że 4 punkty siły to jest chyba jak dla mnie spoko ilość. A tak, no niebieskie pasy, spoko, zobaczymy ten sezon, jak to będzie wyglądało, no nie? Skygijski Maruder, no spoko zmiana, teraz ta karta chyba, z tego co patrzyłem, wchodzi 7 za 4, bo 4, tak, 7 za 4 ta karta będzie sobie wchodzić, więc taki no typowy brązik, można powiedzieć, taki typowy brązik, ni słaby, ni mocny, wydaje mi się ok. I teraz przechodzimy do zmniejszenia siły, Saskia. Dam ją w neutralnych, bo ta karta i tak ma odporność, więc czy ta karta będzie miała 5 punktów siły, czy to będzie miała 4 punkty siły i tak to... No okej, okay, no chyba, że gramy ewentualnie sobie Skeigę, gramy Koral, gramy Birne, no to wtedy okej. Okay. Jakby mamy większą pewność, na przykład, że ta Koral pingnie przykładowo raz w tą naszą tutaj Saskię, ewentualnie później Birna, jakbyśmy zagrali i Koral też była na stole, to tam może którymś z tych dwóch pingów też by uderzyła tutaj nam w tą Saskię, więc okej, okay, no tutaj ma to jakieś ręce i nogi, ale tak jak mówię, no inne removale, czy ta karta ma 4 siły, czy 5 punktów siły, to niewiele tak naprawdę zmienia, tak? No, wydaje mi się, że to niewiele zmienia, więc jednak dla mnie to jest po prostu zmiana neutralna. Svalblot, dałbym go w spoko. Głosowałem na niego kiedyś, tam jeszcze jak były te pierwsze rady balansujące właśnie nad zmniejszeniem jego siły. Wtedy tej siły nie dostał, teraz dostał to zmniejszenie siły. Teraz bodajże ma 8 siły, jak się nie mylę. Spoko, no jest to dla mnie, nawet powiedziałbym, że chyba neutralne, ale zostawmy to w spoko. Nie gram tym Svalblotem za często, też za często niego nie trafiałem w tamtym sezonie. Więc wydaje mi się, że okej, okay, może... Dobra, dajmy jednak w neutralnych. Faktycznie mało kiedy na tą kartę trafiałem, więc zostawmy to w neutralach, dajmy na to. Henryczek. No i tutaj to, na to zmianę sam głosowałem, dlatego dam ją w sztosie. No bo to jak ktoś kiedyś powiedział do mnie na streamie, jak gdy robiłem swoje przewidywania rady balansującej, no to właśnie ktoś powiedział, żeby może znerfić... Kurde, to jest jak ta karta się nazywała, brakuje mi teraz nazwy. Porwanie, tak? Chyba tak, porwanie, żeby znerfić tą kartę, a nie w gardzie specjalną, która wiecie, zagrywa tam z deku oponenta kartę do 10 punktów werbunków, której nie było w jego talii startowej. No to właśnie wtedy stwierdziłem, że jednak po co nerfić tą kartę, skoro ona nie jest jakaś mocna. To Henryk jest tutaj problemem, ewentualnie atrapa, no i tak dalej. Te karty są tutaj głównie problematyczne, no bo Henryk sam sobie jest ciekawą kartą, jak to właśnie połączyć z czymś bardziej obvious, przykładowo z jakąś Sianą dajmy na to i tak dalej, wtedy robią się niemałe problemy, bo oponent raz, że troszkę zmieca nam talię, fakt, że te karty będą tworzone na spodzie, no ale wiecie, no jednak
przykładowo w naszej ręce mamy tak już dwie karty, które są no, raczej dla nas brykami i chcemy je wymienić i wtedy też tracimy sobie mulligany i to już powiem wam jest całkiem fajną synergią nawet, no nie? To znaczy całkiem fajna synergia, bo wtedy i tak te nasze wymiany jakby musimy trochę poświęcić, te dwie opcje przykładowo albo nawet tą jedną, przez co przykładowo nie dobierzemy sobie jakiegoś golda, więc no wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej Henryk zasługuje na zmniejszenie siły. Natomiast Kuchta dałbym ją do mech. Wydaje mi się, że po pierwsze zemsty obecnej w momencie jakoś dużo nie widziałem, więc troszkę ona wypadła jakby właśnie tej z grania. Wydaje mi się, że bardziej obecnie widywałem na Dziki Gon. Częściej widywałem Dziki Gon, o to mi chodziło, niż zemstę. A przede wszystkim właśnie widywałem Lardorin i Sharpie Druta, który też zaraz sobie przejdziemy. Kelvejcik. Kelvejcik dla mnie mech zmiana. Dlaczego mech? Teraz też powie, przecież Kelvejd jest mocną kartą i tak dalej, tak dalej. Wiecie co? Wydaje mi się, że nawet gdyby ten Kelvejd miał powiedzmy z 2 punkty siły, to on i tak dalej będzie grany. Dlaczego? Bo ma cholernie mocną umiejętność na rozmieszczeniu. Czyli ustawianie wszystkich naszych tam, wiecie, jednostek i tak dalej, o najwyższej prowizji u góry naszej talii, tak? Że wtedy właśnie będziemy mieć pewność, że wszystko sobie podobieramy. Dlatego, no, spoko, no, niby można to nerwić, bo tak mówię, no nawet na 2 punktach siły ta karta byłaby grana, więc pewnie ktoś powie, no to co ty pierdzielić, no to dobra zmiana, a nie, że ten, nie, że mech. No właśnie chodzi mi o to, że no, nie widzę sensu nerwić tej karty, bo ona i tak będzie grana. O to tutaj mi po prostu chodzi w tym momencie, widzowie, tak? Dlatego ja skupiłbym się może na jakichś innych kartach, a nie akurat na Kelvejcie. No ale spoko, spoko. Może i dla niektórych to będzie kontrowersyjne, ale ja tak to zostawiam. Skjordal, neutralna dla mnie zmiana. Ostatnio mówiłem, że ten Skjordal na 5 punktach siły bodajże bazowej, czy 4 już, nie, 4 punktach siły bazowej bodajże, jest trochę za mocny, potem wchodzi takie 7, no 14 punktów potem potrafi robić, tak? Bo sam gdzie miał 7 i za 7 punktów obrażeń może sobie ten Skjordal wchodzić, a to już jest spory, spory removal. Dlatego, no okej, tylko że ta karta też nabyła się przez jeden sezon. Ja powiem szczerze, że na wodzu z wyżyn, czyli na Razy i tak dalej, nie trafiłem jakoś za często, dlatego daję tą kartę właśnie w neutralne. Gdybym trafił na Razy jakoś częściej, dałbym ją pewnie tutaj w jedno miejsce wyżej. Milton, kurde, też dla mnie raczej neutralna zmiana, bo Gościńcańczyków pewnie jest trochę problematyczna, aczkolwiek no też nie widuję jakoś jej za często, to, bo powiem wam szczerze, że no, raczej na Nilgardzie widuję właśnie asymilację z tym Henrykiem, albo asymilację z Szupem, przykładowo. Albo z Szupem i z Henrykiem, bo różne wariacje tego deku widuję. Dlatego no jednak Miltona też zostawiłbym tutaj w neutralnych zmianach. Sierżant Nausika, weźcie, dajcie sobie spokój, naprawdę. Ile razy jeszcze? Widzę też, że kolejna karta też tam dostała znowu nerfa. Holender jasny, a nie, sorry, to została buffa. Wcześniej dostała nerfa, to została buffa. Nie wiem widzowie, powiedzcie mi, ile jeszcze będziemy razy to wołkować? Kuźwa mać, co zmianę? Jest sierżant Nausikaj i nadzorca niewolników. Ile jeszcze? Dajmy tej karcie, zostawmy jej 4 punkty siły, dajmy 7 punktów prowizji, albo dajmy jej 3 punkty siły i 5 punktów prowizji i zamknijmy ten temat. Proste. Po co to dalej wołkować? Nie wiem, nie rozumiem po prostu tego nie rozumiem. Tak samo jak nie rozumiem nerfu dla obłokadnego rycerza, bo rycerzy też jakoś za często nie widuję. Fakt faktem, oni wykręcają duże punkty. W szczególności, no wiadomo, W1 wygrywają rundę, W2 nas będą blidowali za round item i tak dalej. Ale wtedy też wystarczałoby przykładowo jakieś Sirocco, może jakiś removal na obrońcę damy. Może jakieś blokowanie właśnie na jednego z sami z tych błędnych rycerzy, tam obłędnych rycerzy, nieważne to jest. I to nie jest deck, który sprawiałby tyle problemów i tak dalej, że nie dałoby się z tym wygrać. Tym bardziej zauważcie, że tutaj akurat nie dostały nerfa ani scenariusz, ani nic z tych rzeczy pod tych rycerzy, tylko właśnie obłędny rycerz. Dlaczego? Bo ta karta pewnie jest grana też w innych jakby deckach i ludzi zaczęła trochę irytować tym, że potrafi wziąć tak dużo punktów, bo pewnie po prostu ktoś nie gra blokowania w talii i tak dalej. Nie wiem, to dla mnie, jak dla mnie to jest zmiana, to po prostu troszkę szczapy. No ale okej, no też dajcie znać, co o tym sądzicie. Może spotykaliście tego błędnego też w jakichś innych pokręconych dziwnych dekach i może faktycznie zasługuje na tego nerfa, a ja gadam głupoty, no nie wiem. Po prostu ja jakby zmiany rozpatruję pod kątem tego, na co ja grałem w tym sezonie, na co ja trafiałem i tak dalej i co dla mnie na przykład było trochę
zbyt OP, że tak to ujmę, no nie? Dryadę dałbym Sztosie. No jednak tamta zmiana z Harmonią. Okej, no Harmonia się obudziła w tym sezonie, naprawdę, bo tamtej Harmonii bardzo, bardzo dużo. Ale nie oszukujmy się, było jej zdecydowanie za dużo. Więc dla mnie słuszny nerf dla młodej Dryady i tyle w temacie. Teraz tak, tutaj mamy zwiększenie werbunku. Czy zmniejszenie? Okej, zwiększenie werbunku. No to teraz tak, szturm dajmy sobie... Właśnie, teraz gdzie ten szturm sobie tutaj... Dobra, dajmy go spoko. Wiecie dlaczego? Robię to tylko i wyłącznie ze względu na to, że... Patrzę przez pryzmat tych zmian, które teraz tutaj weszły i że znowu Razy, nie wiadomo dlaczego, dostają tak bardzo mocno po dupie. No to chociaż fajnie, że ten szturm i trochę kontroli jakieś będzie można było sobie zrobić więcej. Dlatego to uważam przez pryzmat tych zmian, że to jest spoko zmiana. Naprawdę spoko zmiana. No bo gdyby nie to, no to wiadomo, mamy tam też sporo removalów, typu jak Hjalmar, jak Krach sam sobie, Rigor Morza i tak dalej. No to... Tam też jest sporo removalów, więc nie wydaje mi się, żeby wtedy tutaj akurat ta prowizja musiała jakoś bardzo wchodzić na tym liderze. Aczkolwiek no w tym sezonie uważam, że to jest akurat spoko zmiana, no nie? Narada wojenna, neutralna jak dla mnie, nie wiem, ta karta długo była na tej prowizji. Nie wiem, nie wydaje mi się, że ta karta była jakaś zbyt OP, żeby teraz dawać jej nerfa. Ale wiem, no, Nilfgaard, Hatfu, Nilfgaard i tak dalej, więc no, pewnie to dlatego to zmiana. Nieważne. Lara Doren, dla mnie spoko. Tak jak mówię, od razu tak samo tutaj dam sobie Sharpie Skrzydło, pozwolę sobie na to, bo te dedykacje są powiązane. I tak jak mówię, nienawidzę tego archetypu i nie cierpię tej karty, którym jest Sharpie Drut. Nie wiem. Totalnie nie rozumiem fenomenu i tak dalej. Ja wiem, fajny deczek, fajnie tym się gra, fajny swarm i tak dalej, jakby do tego nic nie ma, po prostu... Samej tej karty nie lubię, a przez to nie lubię tego archetypu, ale to jest tylko moje odczucie, dlatego ja daję te zmiany w spoko. A dajcie znać oczywiście, czy wy tutaj podzielacie jakby moją decyzję. Woda Brokilonu dam Sztosie, bo no tak jak mówię, no to jest zbyt OP. To było zbyt OP, bo w tym momencie już nie jest, tak? To po prostu było zbyt OP, więc no tutaj tak bym to sobie zostawił. Azar Javed, dam go tutaj. Gdyby to był inny obrońca, no to dałbym go tutaj, tak? Jak każdego innego. Jednak natomiast tutaj Azar ma to do siebie, że tworzy nam dwóch skarabeuszów, dlatego jego dam tutaj. Ja nie widzę sensu nerfienia obrońców. Kurde, nie wiem. Myślę, że ta pierwsza rada balansująca, która dała obrońców na dziesiątkę, to był po prostu jakiś nieśmieszny żart. Ale teraz widzę, że każdy obrońca zaraz będzie o 10 punktów werbunków. Czemu? Ja bym dał obrońcom 8, bo oni w tym momencie gwinci nie zaczną kompletnie nic, wiem, że się powtarzam kolejny raz, ale taka prawda. Czemu 10? Nie wiem, nie rozumiem. Totalnie nie rozumiem. Wolumin Nekromanty dam w neutralach, bo obecnie trochę tych samiatków jest mniej. Tego pokrzepienia, które kiedyś dostałem od widza z Nekerem, też tego jakoś nie widuję za często i tak dalej, więc no jednak wydaje mi się, że Wolumin troszkę wypadł jakby z mety. Więc no dałbym go po prostu w neutralach. No bo jednak dalej z samojatkami ta karta będzie bardzo, bardzo potężna, nie? Fałszywa Cyrilla. Czekajcie, tutaj jeszcze mamy. Aha, tak, jeszcze to mamy zwiększenie prowizji. Więc fałszywą Cyrillę. Normalnie też dałbym ją w neutralach. Bo to jest karta też, która robi 8 za 7 najprawdopodobniej, jedynie, że ona jeszcze da nam tutaj, tworzy ten buchur jeszcze nieszczęsny, który wzmocni nam Cyrillę, więc nie tracimy nic, a my wzmocnimy sobie jeszcze jednostkę, więc robi takie powiedzmy 15, nie więcej, 17, co ja gadam, 17 za 7. Za 8 w tym momencie, nie, dobra, no to jednak dam ją nawet troszkę wyżej, dam ją spoko zmianie, Po przeliczeniu tych punktów faktycznie Cyrilla spoko nerfik, jak najbardziej tutaj spoko można karta wylądować. Natomiast teraz tak, Wojna Klanów dam w Sztosie. Tutaj akurat od początku zmiany tej karty mówiłem, że 5 punktów werbunków to jest zdecydowanie za mało dla tej karty, 6 to był idealnie zbalansowana karta jak dla mnie, ta Wojna Klanów. No bo połączymy teraz sobie ewentualnie z Wodzami z Wyżyn. Wtedy już mamy te spokojnie 4 punkty obrażeń. No to powiedzmy 4 punkty obrażeń plus zagrywanie 8-punktowej wojowniczki, czy tam na 9.
8-punktowe wojowniczki z naszego cmentarza, tu już mamy 12. 12 za 6, przewyższamy dwukrotnie nasz werbunek i moje z git. Łączę to z tyrem, no to wtedy to już w ogóle taki są. Wtedy już w ogóle mamy punkty z kosmosu, no nie? Więc dlatego uważam, że tutaj 6 punktów werbunków jest idealnie. Wóz wyżyn, nie. No nie. Kurczę. Po co? Naprawdę po co? W sensie, mógłbym dać to tutaj, ale nie, no dam to po prostu tutaj, nie? W mech. No bo, kurde Felek, no cały zamysł res na Skaigę opiera się na tej karcie, tak? Na wozu z wyżyn. Więc jak dajemy tej karcie prowizję wyżej, no to jest trochę, nie wiem, zabijanie archetypu poniekąd. No takie wrażenie, no bo wódz wyżyn wchodzący 3 za 6, czy tam 4 za 6, no to nie daje nic tempa i nie daje nic rozstawienia w R1. Dlatego R1 rejzy bardzo łatwo, powiedzmy, bardzo łatwo przegrywają, jak nie mamy przykładowo sowy w naszym deku. A teraz jak to jeszcze poszła tu prowizja w górę, to będzie ciężko tego sowego znaleźć, tak? No bo tu mamy 6 w tym momencie. No nie wiem. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś wybitna zmiana. No ale no, zobaczymy. Znaczy w sumie, że raz to widzieliśmy i... Nie wiem. Nie wiem po co. Geralt Axie, dam go tutaj. Spoko, no zróbmy to, bo to jest karta totalnie niegrywalna w tym momencie, więc jak najbardziej dla mnie osobiście jest to dlatego sztos, bo to jest ruch w karty totalnie niegrywalne, tak? Że właśnie te karty niegrywalne przywrócić bardziej właśnie do grania, do życia i tak dalej, a nie zajmować się ciągle kartami zbyt OP, czy tam, nie wiem, czy kartami, które w każdym deku gdzieś tam przelatują i tak dalej. Właśnie dlatego cieszyłem się z początku, że ta rada i tak dalej, możliwość zmian kart, prowizji będzie w naszych rękach, no bo uważałem właśnie to za spoko zmianę, spoko decyzję od redów, bo mamy duży wpływ na grę i możemy właśnie te karty niegrywalne przywrócić do grania. Jednak po pierwszej radzie balansującej już to zwątpiłem, no i dalej tylko pogłębiało to moje właśnie te złe jakby oczekiwania co do niej, późniejsze. Ale teraz myślę, że to jest taki malutki kroczek do przodu właśnie, jeśli chodzi o moje rozumowanie rady balansującej z początku, jak ono tutaj właśnie powstawało, no nie? Nieważne. W każdym razie, Bank Vivaldiego dałbym go też spoko. To jest ciekawa karta, długo ta karta miała ogólnie 9 punktów werbunku. Uważam, że wtedy też była fajnie zbalansowana, było lepiej ją trochę do tego wrzucić i tak dalej. To jest fajna wyciągarka, naprawdę jest fajna wyciągarka, tylko że no... jak zagramy sobie kartę którąś tam ze spodu naszej talii, ale naprawdę będzie bardzo mocną kartą, przykładowo będzie to jakiś Jakub, albo dajmy na to Salamandra, która zatruje nasze wszystkie jednostki i wroga również, no to wtedy wiadomo, no tracimy też te monetki, więc no nie wejdziemy też jakby za pełny value, jeśli to będzie ta karta zagrywana gdzieś tam z nie z top decku, tylko gdzieś tam właśnie z niższej, z końca decku, Yennefer, uważam, że to jest sztos zmiana. Kiedyś sam na to chciałem zagłosować i chyba głosowałem, ale ta zmiana nie przeszła. Uważam, że to może być teraz mega fajny memik z tą Yennefer i będzie można ją grać z Neckerem. Wiem, Necker też pewnie przez wielu jest nielubiany, aczkolwiek ja, jak wiecie, albo jeszcze nie wiecie, raz na jakiś czas tym Neckerem lubię się pobawić i uważam, że na pewno coś z tą Yennefer zrobię. Nie wiem jeszcze do końca co, ale na pewno coś postaram się zrobić z Neckerem i właśnie z Yennefer. Tego możecie być pewni. Morels, po co? Tej zmiany nie rozumiem. To jest karta removalu, która niszczy każdą jednostkę, jaka by tylko jednostka po prostu nie była, tak? No ewentualnie szarpie skrzydło i karty z odpornością. No wiadomo, taki kart już Morels nam nie zniszczy, ale jednak niszczy każdą inną. Nie musimy mieć też żadnego wymogu, że to będzie karta o 9 punktach siły albo wyżej, albo też w tym rodzaju. Więc no, zmniejszenie jej kosztów werbunku na 8? Serio? No nie. Po co? Nie rozumiem. Świeca dla mnie jest zmiana neutralna. No jest wiadomo, karta, która potrafi zrobić cholernie duże punkty, ale też potrzebujemy pod to monetek, więc ona nie jest sama w sobie jakoś bardzo broken, no ale inne karty już tak, typu Sezam, typu może jakieś... No, wszystkie inne karty, które dają nam mnóstwo monet, tak? Okej. Podczas świecą są broken, same w sobie nie, oczywiście, że nie. Dlatego uważam, że świeca na 7 chyba jest okej zbalansowana. Tak, ona w tym momencie ma 7? Tak, w tym momencie ma 7. Kiedyś się obawiałem, że ta karta miała 9, ale jak wiecie, albo jeszcze nie wiecie, ja syndykatem za często nie gram, dlatego wolę się upewnić, że w tym momencie ma 7. I chyba to tyle, co... jak
miała, jak ta karta wchodziła, czy wtedy ona miała 6? No nie, wtedy miała 6 albo 7. Wydaje mi się, że 7 i wtedy no, wydawało mi się, że jest fajnie zbalansowana i tego bym się trzymał. Narzeczona może dałbym ją wyżej, ale zostawię ją tutaj. Wydaje mi się, że fajna zmiana, tylko dalej będzie ona abuzowana bardzo mocno obecnie w deszczyku, nie? Dostała tutaj tą zmianę prowizji jedną mniej. Wydaje mi się, że w deszczu będzie fajnie i mocno widoczna, tak? Bo można z niej grać ofiarę Lafrei, można ewentualnie zgrać z niej również błogosławieństwo. Więc niekoniecznie tutaj potrzebna jest nam też w tym deku Fokuzja, więc możemy troszkę sobie zaoszczędzić werbunku. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby tej Fokuzji tam jednak nie było, no. Ale to ja mówię, no mimo wszystko Narzeczona Morza, bardzo ciekawa, fajna zmiana jak dla mnie. W sumie też można oczywiście łączyć ją z druidami na Alechemii. Jak najbardziej też można tam ją łączyć, więc też spoko. Teraz tak, tutaj kontrakty. Kontrakty zrobię po prostu w neutralach. Dlaczego? Ja tej karty w życiu nie grałem, muszę wam to powiedzieć. Nigdy tej karty w życiu nie grałem, nie wiem czy ona jest w tym momencie dobrze zbalansowana czy nie jest, ja to po prostu zostawiam, nie będę na tej kartę się po prostu wypowiadał, tak? Po prostu mówię, nigdy w życiu jej nie grałem, wiem jak to brzmi, no ale ja syndykatem ogólnie mało kiedy co gram, nieważne. Tutaj oczywiście, że zrobimy sobie tutaj, no bo tak mówię przy Nausicaa, no co? Co to ma być? Co sezon są zmiany tych dwóch kart, albo prowizja wyżej, albo prowizja niżej. Nie wiem. Zostawmy to. Teleportacja dla mnie neutralna, bo tak jak ktoś kiedyś dobrze tutaj zwrócił uwagę, to jest karta niby 4 punkty werbunku, niby to jest karta tylko zagrywa nam ponownie naszą jednostkę, tylko no wiadomo, są to albo Wiedźmini pod mil, albo są to samojatki i tak dalej i przez to ta karta trochę zaczyna się robić upierdliwa. Więc być może faktycznie na tych 5 werbunkach była troszkę lepiej zbalansowana niż na tych 4. Jednak dla mnie są totalnie, totalnie neutralne. Natomiast Mag Zabójca na pewno leci tutaj, bo 4 punkty werbunku dla tej karty wydaje mi się, że jest to o wiele, no o wiele to nie, ale po prostu jest to za mało. 5 było idealnie. Dlaczego? No bo to jest karta, którą my zagrywamy sobie, no zazwyczaj pewnie z Mistrzem Plag, załóżmy, że tak jest. No to Mistrz Plag skraca nam deck, tworzy nam jeszcze 3 punkty i ta Mag Zabójca skraca nam deczek i zadaje 2 punkty wrogiej jednostce, więc przykładowo wchodzimy sobie 6 za 4 w tym momencie albo 6 za 5. Wydaje mi się, że za 4 jest to faktycznie lepiej zbalansowane. Skracamy deczek i tak dalej, a to naprawdę jest w cenie. Skracanie sobie deku naprawdę jest w cenie, więc dlatego uważam, że na 5 było lepiej. Ewentualnie tak samo możemy łączyć to sobie z liderem pod taktyczną decyzję. I wtedy dzieje się to samo, tak? Klikamy sobie tych magów zabójców i znowu skracamy sobie deczek, on i tak zadziała i będzie pingować się za 2 punkty obrażeń w losową wrogą jednostkę. Dlatego uważam, że na 5 podań werbunków było ok, ale no, jest jak jest. Dajcie oczywiście znać, co o tym sądzicie. Jeśli chodzi o omówienie tych zmian balansujących, to będzie już na tyle. Dajcie znać w komentarzach, z czym się zgadzacie, z czym się ze mną nie zgadzacie, co by się zrobić trochę inaczej, a może cokolwiek tutaj byście zamienili miejscem i tak dalej. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję, fajnie, że byliście, również baliście. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie suba na tym kanale, sprawdźcie linki w opisie. Zapraszam do łączenia do holu, do firu, do pirackiej załogi. Wszystkie linki oczywiście w opisie. A widzimy się w kolejnych materiałach. I oczywiście zapraszam jeszcze raz na sobotni stream urodzinowy, który odbędzie się, jeszcze nie wiem, na moment jak to nagrywam, jeszcze nie zrobiłem grafiku. Grafik pojawi się w poniedziałek. Czyli jak w momencie, jak to oglądacie, no to grafik pojawi się wczoraj, więc możecie sobie zerknąć dokładnie, o której będzie ten stream urodzinowy. Także see ya i do zobaczenia następnym razem.